Jak idzie? Zasadniczo to dobrze, ale jeszcze tak się nie rozkręciliśmy, dopierośmy wyszli z komendy, także... Świeżo, rano dopiero, więc... W drodze na upatrzone pozycje z góry, także... Ale nie zmuszacie ludzi, kierując w ich stronę broń? Nie, no broń Boże, my jesteśmy, gdzie to? Wojsko Polskie, będziemy zmuszać naszych tutaj rodaków, gdzie tam? Wszystko po dobroci. Mamy akurat wyposażenie takie historyczne nasze, pułkowe, bo my jesteśmy 44. Pułku Piechoty, strzelców Legii Amerykańskiej. I nasz pułk właśnie wyposażony w takie oto karabiny. To jest długi Mauser, jeszcze produkcji pruskiej. Akurat mój jest z Gdańska, z 1915 roku. A mój z samego Berlina. Dokładnie. Po Prusakach nasze Wojsko Polskie przejęło te karabiny. Są nabite orzełki, widać, że było zmieniane. Tak samo jak kolba. Tutaj mamy kolbę z orzecha. Ona jest ciemniejsza, a moja jest z buczyny, bo w Polsce robiło się kolbę właśnie z takiej jasnej buczyny. Także tak to wygląda. Broń jest autentyczna, wszystko jak najbardziej chodzi. Wszystko oczywiście legalne. Na dokumentach Komendy Głównej Policji, więc czujemy się bezpiecznie. Więc nietypowa obstawa puszek wośpowych. Panowie, baczność! Na ramię, broń! Prezentuj broń!